No, jest to już 22 festyn archeologiczny. Dla mnie to już jest coś takiego normalnego. On się różni od tych poprzednich, że niejako zbiera nasze doświadczenia z tego, co dotychczas się działo, jeżeli chodzi o stroje i ozdoby. Czyli mieliśmy mnóstwo najróżniejszych tematów, a w tej chwili postanowiliśmy właśnie zrobić przekrój najróżniejszych strojów, pokazów mody i tego wszystkiego, co się ze strojami dzieje, a więc ozdoby, a także sama technologia powstawania od odprzędzenia nici poprzez tkanie, farbowanie i tak dalej, i tak dalej. Te kroje tych różnych strojów w pradziejach, wbrew utartym przekonaniem, że nasi przodkowie to chodzili odziani w skóry, no i były bardzo, bardzo kolorowe. A jeżeli do tego jeszcze dodamy te tematyczne stroje dotyczące, a to Grecja, a to Krety, a to Mykena, a to Japonii, także nazbierało się to w naszych przepasnych zbiorach bardzo dużo. No, tym niemniej bardzo dużo też musieliśmy uszyć. No właśnie, One powstawały, żeby powstał kompletny taki przekrojowy temat, który zresztą jest prezentowany na pięknej wystawie Archeomoda, trendy, style, hity, to ta kolorowa moda towarzyszyła ludziom od pradziejów aż prawie że po współczesność. Zresztą pokazy te ciągniemy aż do okresu baroku. Mamy cztery pokazy mody przez nas przygotowane. Pierwszy jest poświęcony pradziejom, drugi Śródziemnomorzu, trzeci ludom barbarzyńskim i czwarty wczesnemu średniowieczu. Skąd czerpaliśmy informacje? Jeżeli się dało, to ze znalezisk, ponieważ zachowały się w niektórych przypadkach całe kompletne stroje lub ich fragmenty. Jeżeli całe, no to nie było oczywiście problemu. Odtwarzaliśmy je praktycznie jeden do jeden, może troszkę większe, bo ludzie kiedyś byli mniejsi, my jesteśmy więksi. Jeżeli chodzi o fragmenty, to składaliśmy te fragmenty w jedną całość i na tej podstawie odtwarzaliśmy. Są też znaleziska, na przykład ceramiki, na których są przedstawione stroje, także ikonografia. Także z tych źródeł takich rysunkowych, można powiedzieć, się również korzystaliśmy. Zdecydowanie więcej było ozdób, zdecydowanie więcej biżuterii nosiły kobiety, co świadczyło o ich statusie społecznym także. Jak kobiety, jak to wiadomo, kobiety lubiły się też stroić. Czyli to się nie zmieniło. Zdecydowanie i panowie też nosili ozdoby. O jakie na przykład panowie nosili ozdoby? Pierścienie, bransolety, jakieś naszyjniki świadczące właśnie czy o statusie społecznym, czy o ich męskości, o tym, że są wojownikami. W czasie godzin otwarcia festynu siedzimy tutaj, odtwarzamy poszczególne rzemiosła. Ja się zajmuję skórnictwem, ale też staram się zaaranżować tutaj wnętrze, tak żeby po prostu turyści, którzy tu przychodzą, zaglądają do wnętrza chaty, poczuli klimat tamtej epoki, z 1000 lat.